dzisiaj jest niedziela, dzisiaj razem z dziećmi jedziemy sobie na... Momencik. Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj z dziećmi jedziemy sobie na wycieczkę na Folusz. Wyjeżdżamy z lokalizacji Wolwark Wieś. Zaczynamy naszą podróż z miejsca przejazd kolejowy koło byłej szkoły w Wolwarku. No, tak wygląda w tym momencie początek naszej trasy. Jesteśmy na przejeździe kolejowym w Wolwarku. Tutaj nasza ekipa siedzi, Natalka i Kamienek. Pomachajmy ładnie. No i zaczynamy. Drogi tutaj, w zależności od pory, jaką mamy. Mamy tutaj czasami przejezdne, czasami no jest tutaj gorsza sytuacja. Tutaj mamy układ dróg wewnętrznych. Sektorowo jest tutaj to wszystko rozmieszczone. W prostokątach, w kwadratach działki są podzielone. Działki dzielą drogi gruntowe. Można śmiało sobie tutaj całą przestrzeń zwiedzić kołowo. Na łąkach mamy tutaj liczne stawy, na których prywatne łowiska są co roku uzupełniane przez rybek. Można tutaj w porozumieniu z właścicielami połowić sobie ryby, oczywiście z jakąś tam pewną drobną opłatą. Może postaramy się... Cichutko, dzieci. O, tutaj mamy przykład takiej nieprzejezdnej drogi. My tutaj postaramy się jednak przez to przebrnąć. Cofniemy i trochę z rozpędu to zrobimy. Trzeba uważać, bo mamy poboczne rowki. O. Mamy dość ciężkie auto. Może nie bardzo tak aż. Nie, może nie aż tak bardzo terenowe, ale jest to Renault Scenic. Ale sobie śmiało radzimy tutaj w tej. W tym gruncie. Tutaj nie będziemy ryzykować, jak łaniemy sobie bokiem. Mogłoby to się dla nas tutaj źle skończyć. O, tutaj mamy przykład drogi. Czasami bywa tak. No, ale czasami jest tutaj przejezdne wszystko, także czasami jest bezoba. Spróbujemy przedostać się na Folusz. Nie wiem, czy tędy można jechać, ale spróbujemy. Tutaj jest taka droga ujeżdżona przez właściciela stawu. Prawdopodobnie. Dobrze, Kamisiu, poczekaj, to coś mówi. Kiedyś tędy pieszo można było przejść i dostać się na... No, dość miękko tutaj, czuję, pod samochodem jest. Można było się dostać pieszą drogą do tamtych oddalonych lasów. Jest to teren wydmy, tego wzniesienia, który widzimy na mapach Google, tworzonego na skutek osadzania się piasku. Za chwilę spróbujemy się tutaj przedrzeć. Pokazać. Dawniej tutaj na tym przepuście, który widzimy, jest to kanał jakiś melioracyjny. Rosły świetne drzewa, to były wierzby. O, to są takie kanaliki melioracyjne. Tam w oddali widać ptactwo już. Nie wiem, dzieci, zobaczcie. Tutaj zobaczcie, co my mamy. Tutaj mamy łączkę porytą przez dziki. Na pewno wieczorem jest ich tutaj dość sporo. Mają miejsce żerowania. Swoimi ryjkami ryją w ziemi w poszukiwaniu jakichś korzonków. Tutaj mamy przykład. Ziemia jest mocno rozryta. Łąka jest dość mocno zniszczona w sumie. Idziemy dalej, zobaczymy, jak tutaj dalej to będzie wyglądało. Słucham. A możemy wejść na tamtą wieżę? To się nazywa ambona, na Natalusiu. A możemy tam wejść? Tutaj mamy staw. Staw jest obsypany jakąś kupą gruzu. Ktoś wysypał, trudno powiedzieć kto. Dalej mamy, zmierzamy do innego rodzaju jakby już utrawienia. Ja się nie znam aż tak bardzo na trawach, ale da się odczuć, że wjeżdżamy jakby na inny teren.
inny rodzaj trawy, dlatego że tutaj mamy bardziej już wypłowiałą trawę. Być może było tutaj bardziej wilgotno. Tu jest troszeczkę wyżej i stąd trawa jest bardziej zdrowsza jakby. Tutaj mamy przykład kretowiska połączonego także z śladami żerowania dzików. Tam dalej mamy rozsiany system kretowisk. Ptaszki już dają się tutaj zauważyć. Jest to teren odległy od zamieszkałych terenów, około kilometra. Spróbuję pokazać to. Przejechaliśmy mniej więcej stamtąd, tam za tymi drzewami, gdzieś tutaj jest wolwark. Dalej mamy tutaj szubin. Tutaj mamy kowalewo. W tym kierunku gdzieś są mniej więcej słupy. Królikowo. Tam gdzieś mamy Ameryczkę i w stronę Zalesia. Oczywiście dalej Kcynia. Tam dalej mamy ambona. Jest to ambona, z której odbywają się polowania. Trudno powiedzieć, czy w tym momencie ktoś tam się przebywa, czy nie. Postaramy się to sprawdzić. W tym momencie prawdopodobnie wjeżdżamy na teren, gdzie odbywają się łowy, polowania. Nie wiem, tutaj kamera nie jest w stanie zarejestrować, ale tutaj znajduje się taka tabliczka w samych gdzieś tam krzakach. Śmiem przypuszczać, że jest to taka tabliczka z napisem uprawy leśne, wstęp wzbroniony, aczkolwiek tamtędy nigdy nie chodził, nie jeździł. Dziwi mnie umiejscowienie tej tablicy, że akurat tam się znajduje, a nie tutaj. Spróbujemy podjechać do tej ambony. Zobaczymy, czy tam ktoś jest. Może pan myśliwy będzie, to podejdziemy do niego. Tak, nie będziemy płoszyć zwierzątek. Jeżeli nawet będzie, to spróbujemy z nim porozmawiać. Może pozwoli nam wejść do góry i opowie nam troszeczkę o tym, co tutaj robi, na czym to polega. Staramy się jechać zielonymi połaciami trawy, ze względu na to, że te białe mogą być podmokłe i może nas spotkać niespodzianka tego typu, że nie przejedziemy tego terenu. Tutaj są jakieś ślady przejezdności auta jakiegoś. Ktoś przed nami już tędy widocznie jechał. Najwyraźniej, tak jest. Dobrze, jesteśmy tutaj już przy ambonie. Zdaje się być pusta w tym momencie, nikogo tam u góry nie ma. No cóż, spróbujemy ją tutaj zwiedzić. Natalko, czy ty tutaj rozmawiasz? To, co słyszymy, to są kruki albo gawron. Jeszcze się tego dowiemy po powrocie. Tutaj Natalka. Drzwi są zamknięte, tak? Uważajcie, tam może być woda. Tu jest ambona, typowa ambona. Aczkolwiek widać tutaj, przygotowana solidnie do zimy. Jest tam przeszklone otwory są. Jakieś pewnie pleksji, żeby nie było zimno. Natalko, poczekaj, sama nie chodź, tak? Tata musi sprawdzić. Nawet nie wiem, czy mogę tutaj przebywać, aczkolwiek myślę, że mam prawo, dlatego że nigdy nie było tutaj tabliczki, która by oznajmiała, że jest to teren łowiecki, bądź, nie wiem, objęty ochroną przyrody. Niedawno udało mi się w internecie odnaleźć jakieś pliki, PDF-y określające ten teren jako rezerwat. Nie wiem tego. Pisałem maila do Urzędu Miasta i Gminy z zapytaniem, czy teren Solusz jest objęty jakby statusem rezerwatu. Gdyż z dokumentów z ubiegłych lat wynikało, że ten teren jest właśnie jakby rezerwatem. Co by mnie i cieszyło i nie, z tego względu, że jeżeli jest, no jest to naprawdę skarb na skalę naprawdę krajową. Jest to teren
dziki, nietknięty jak w większości, można powiedzieć, przez działalność człowieka. Aczkolwiek faktycznie czasami da się odczuć tą działalność, już tam się poczeka. I niestety działalność człowieka polega na tym, że no są tutaj te odłowy, nie wiadomo czy ktoś na tym czuwa, czy nie, czy te odłowy nie są jakby zbyt częste. Druga sprawa, działalność człowieka to jest na podstawie, w zakresie upraw tych ziem, wykaszanie, wycinka widocznych tutaj na filmie krzewów. Te krzewy co roku dość mocno odrastają, ludność pobliska wycina te krzewy w celu ogrzewania swoich domostw. No nic, idziemy na tą ambonę, sprawdzimy, czy da się tam wejść. A, postaramy się dzisiaj wejść na tą ambonę. Jest to ambona klasy drugiej. Żartuję. Nie wiem, to jest chyba ambona numer 2. Jesteśmy już dość wysoko. To znaczy tatuś jest, to dzieci na razie obserwują. Tutaj widzimy rowki. Te rowki, które tutaj widać, to są prawdopodobnie pozostałości po dawnej kopalni torfu, która tutaj była bardzo intensywnie prowadzona. To już w ogóle z tego się wywodzi, że jest to teren bardzo podmokły i tutaj przeważają gleby torfowe. Mamy tutaj zapadkę. Otworzymy ją. I o, mamy tutaj ławeczkę, podpórka, by móc tam sobie oprzeć łokieć. Podejrzewam, że aha, tutaj z drugiej strony też jest to bardzo przytulnie. Podejrzewam, że można tutaj wytrzymać nawet w jakieś takie wyższe mrozy. Jak widać, okiennice są uchylane tutaj przez takie zapadki. Można ją podejrzewam unieść i całe okienko się otwiera. Prawdopodobnie tutaj do góry się uchyla. Można tam zaczepić za gwóźdź, śmiało z dużego otworu wyglądać. Dobra, to teraz postaram się dzieciom zaprezentować tą ambonę. No ale niestety muszę wyłączyć kamerę. No, udało nam się wszystkim wejść. Jesteśmy w ambonie. Ambona jest solidnie zrobiona z nowych materiałów. Jak wam dzieci, jak się wam podoba? Dobrze. Fajnie? A wiecie kto tutaj przychodzi? Pan myśliwy. Pan myśliwy. Siada sobie tutaj, opiera się, wyciąga sobie tutaj lufę, otwiera to okienko, robi tak. To jest taki haczyk. Zaczepia. O, jak widzi zwierzęta, to sobie celuje i puszcz. I strzela. Tak. To się całuje czapla. Czapla, tak? No. Całuje dziubę, tak, że zaruchała. Samochód nas padł. Dobra, a tuś wam zrobię teraz pamiątkowe zdjęcie, dobra? Ok, kończymy wizytę na ambonie numer 2. Teraz będziemy przemierzać ten szlak. Postaram się przejechać przez tą białą trawę. Oj, już widzę w tym momencie, że tam jest bardzo mokro. Tutaj ewidentnie widać, że woda stoi, jest bardzo mokry teren. Nie wiem jak jest dalej. Sprawdzę jeszcze jak tu tutaj wygląda. Bardzo, bardzo mokro. Jest tutaj bardzo, bardzo mokro. Słychać jak woda ciapie pod butami. Pomimo to no, spróbujemy się bardzo szybko tutaj przejechać. Jest to jakieś tam ryzyko, ale no, spróbujemy. Tam dalej, w oddali widzimy właśnie ową wydmę, która się samorzutnie tworzy. Ciekawy jestem jak ona wygląda, dlatego że nie byłem tutaj przynajmniej 5-6 lat w tym miejscu. Może mniej, może 3.
Jest to teren unikatowy na skalę krajową. Ciekawy jestem, czy działalność człowieka tam także dotarła, dotknęła to miejsce. Czy jest to naturalnie tworzone, czy jest to też degradowane przez ludzi. Jak degradowane? No przeważnie tak, że ludzie biorą sobie ten piasek do różnych celów. No nie zawsze z korzyścią dla przyrody. W sumie to mamy dwa rozwiązania. Jechać tędy, przebić się przez tą mokrą łąkę, co jest bardzo ryzykowne. Drugą możliwością to jest cofnąć się do następnej drogi, którą mijaliśmy niedawno. Pojechać tam. Później tam w tych krzaczkach jest droga już bardziej utwardzona, prowadząca do zamieszkania Folusz. Jest tam taki, jest tam most na rzece Gąsawka. Przy tym moście to był kiedyś stary młyn. Obecnie tego młynu już nie ma, tam budynek został wyburzony, postawiony został nowy. Ktoś tam prawdopodobnie mieszka. Z tego co słyszałem, są pewne problemy z tego względu, że droga, która przebiega tamtędy, prowadzi już w tym momencie przez posesję prywatną. Paradoksalnie jest tam wyznaczony szlak rowerowy, który w tym momencie jakby w tym miejscu się ucina i według prawa, według stanu faktycznego w tym momencie nie jest to możliwe, żeby legalnie tamtędy przejechać, jedynie za zgodą właścicieli. Spróbujmy, zobaczmy jak tam sytuacja wygląda. Ruszamy. Zmierzamy właśnie w stronę drogi. Chyba musimy tamtędy jechać. Tutaj widzimy białą trawkę. Tam jest na pewno mokro. Więc przebijemy się tutaj tą samą ścieżką, którą się wdarliśmy. Tak, tutaj staw. Możecie sobie zobaczyć, jak staw wygląda. Trudno powiedzieć, czy staw jest używany, czy jest zarybiany. Znając sytuację, na pewno rybki są, gdyż ptactwo mieszkające tutaj bardzo licznie. Ptaszków? Nie. Są rybki, Kamilku, są. Tylko że rybki mieszkają w wodzie głęboko. Ptaki. To nie jest ocean, to jest staw, Kamisiu. Ocean jest bardzo ogromny, a staw jest taki mniejszy, wiesz? Malutki. Ptactwo mieszkające tutaj. Nie, Kamilku, tutaj krabów nie ma. Rekinów też nie. Także właśnie wjeżdżamy na łąkę. Postaramy się nie niszczyć kretowisk. Tutaj jest dość mocna ich liczba, duża, sporo ich jest. O, mamy tutaj takie miejsce, gdzie można się śmiało przebić. Musimy dość szybko to zrobić, gdyż lgniemy właśnie. Idziemy przez moczary, dość szybko musimy jechać, żeby nie stanąć w tym miejscu. Jest to łąka bardzo podmokła, nie mamy auta terenowego, jest to auto osobowe, więc musimy się liczyć z tym, że możemy gdzieś tu utknąć. Opony też mamy zwykłe, szosowe, nie są te terenowe. O, już jesteśmy na bezpiecznym gruncie w miarę. I teraz podążamy w stronę drogi, która nas doprowadzi już okrężną drogą od miejsca ambony, gdzie byliśmy. Pojedziemy tu w prawo i będziemy podążać już na południe w kierunku wydmy piaskowej, która się tam samorzutnie tworzy. Tu już widać zabudowania w Owarku. Jesteśmy jakieś kilometr od, no może 800 metrów od zabudowań miejskich. Tutaj mamy, z tego co widzę, to jest prawdopodobnie len. To co widzimy, to śmiem przypuszczać, że jest to stanowisko lnu. Ja się aż tak bardzo nie znam, staram się podejść. Chciałbym dotknąć, zobaczymy co to jest. Nie, to jest to jakaś trawa. Mocno poszerzała. Szkoda, że nie można tego jakby w lepszej jakości wideo zobaczyć. Filmy kręcimy zwykłym smartfonem. Niestety budżet strony Folusz jest ograniczony. Robimy to we własnym zakresie.
tutaj mamy jakieś rośliny. Śmiem przypuszczać, że są to te rośliny, które są dość parzące w okresie, gdy rosną. Ostatnio były ostrzeżenia o niej. Jest to podobne do kopru. Widzę, że kształt łodyg bardzo to przypomina. Nie pamiętam nazwy, ale chyba jakimś nazwiskiem jest to nazwane. Tutaj w oddali widzimy staw, który jest na pewno zarybiany. Jest ogrodzony ogrodzeniem elektrycznym, tak zwanym pastuchem. Postaram się to pokazać. Nie radzę dotykać drutu z wiadomych przyczyn. Ogrodzenie jest to zrobione, podejrzewam, w szczególności dla niechcianych gości. No niestety, chcąc nie chcąc, często także dochodzi do nielegalnych połowów bez wiedzy właściciela. Ja to popieram. Jeżeli ktoś ma, dba, to raczej drugi powinien to uszanować. Tutaj staw widać bardzo zadbany. Nie chciałbym mówić nazwiskiem, czy jest to staw, ale naprawdę trzeba pochwalić, gdyż od czasów, kiedy tutaj mieszkam, ten staw chyba jest najbardziej zadbany, jak kiedykolwiek widziałem. Jest wycięty, wycięte są różnego rodzaju rośliny wodne, ryby na pewno mają tam przestrzeń do życia. Woda na pewno też jest dość dostatecznie dotleniona. Na pewno pastuch to ogrodzenie elektryczne chroni także tutaj staw przed zwierzyną, która prawdopodobnie także może wpadać do tego stawu. Założę się, że w popłochu zwierzęta mogą wpadać tutaj, co może doprowadzić do utonięć zwierzyny, a w konsekwencji tego do zatrucia wody. Tutaj mamy trawę z ściętą, sianokos, który został zebrany. Trudno mi przypuszczać dlaczego, czy może to jest na celu, nie wiem, użyźnienia gleby, może trudno mi powiedzieć, nie znam się, gospodarzem nie jestem, ale nawet fajnie to wygląda. Idziemy dalej. Przyjechaliśmy do końca łąk drogą prowadzącą na południe, ale okazuje się, że jest tak niestety dziurawa, że naszym autem nie jesteśmy w stanie się tutaj przedrzeć. Po drodze zahaczyliśmy podwoziem o dość sporej wielkości kamień, co urwało nam tłumik. W tym momencie wisi bardzo warczy auto. Trzeba będzie niestety pojechać z tym do mechanika. Droga jest bardzo zaburzona. Uniemożliwia nam dalsze podróżowanie w tą stronę. Tak wygląda kolejny odcinek drogi. Ale żeby tam się dostać, postaramy się zajechać do tych wydm z drugiej strony, polegając właśnie na kierunku od strony Nowego Światu. Postaramy się dzisiaj dotrzeć do tego miejsca za wszelką cenę po prostu. Za chwileczkę pokażę wam kamień, który nam uszkodził samochód. Niestety, tak jak wspominałem, auto nie jest terenowe, ma niskie w miarę podwozie, a kamień był w sporych rozmiarów. Przez chwilę był ogromny rumot. Musieliśmy się przedrzeć także przez takie o dziury. Było to. Tutaj mamy staw, jeden ze stawów. Staw trudno mi powiedzieć, że jest używany, ale widzę, że jest bardzo mocno zarośnięty. Więc śmiem domniemywać, że no tutaj nie prowadzi się ciągle kubra. Takie coś czeka cię, jeżeli chcesz tutaj przyjechać swoim autem, więc trzeba być przygotowanym na to, że trzeba będzie także zawitać na myjnie po takie wyprawie. No ale to się lubi. Teraz wam pokażę kamień, którego spotkaliśmy na swojej drodze. Uszkodzenie może aż tak groźne nie jest, dlatego że uszkodzeniu uległ tylko sam tłumik.
taki kamlot. O. Mniej więcej. Dość zaskoczenie nas tutaj spotkało. Musimy go tutaj usunąć trochę więcej w tą dziurę, aby można było przyjechać śmiało. No, w tym ponownie. Trochę nie uważałem, bo patrzyłem akurat w Google Maps. Chciałbym sprawdzić, czy Google Mapy narysują nowy szlak. Po korzystaniu z aplikacji w tym momencie niestety trafiłem na tego kamienia. Dobrze, ruszamy. Aha, jeszcze dla ciekawostki pokażę tą drogę. Na pewno żaden z Was nie wdałby się w podróż tym odcinkiem. Autem osobowym, gdyż no, ta droga jest tutaj kompletnie nieprzejezdna dla auta osobowego. Jeżeli ktoś się podejmie, to powodzenia. Jedzie już to jakimś quadem albo terenowym autem. Ale bez wyciągarki też ciężko będzie. Ruszamy dalej. Tak, zaczynamy podróż w stronę Foluszu, od strony miejscowości Nowy Świat. Jest to miejscowość położona przed Kowalewem, między Kowalewem a Szubinem. Mamy tutaj zjazd w stronę właśnie już w stronę zachodnią, gdzie zaczyna się szlak wyznaczony przez miłośników przyrody szubińskiej. Tutaj mamy tablicę informacyjną, która nam wskaże ścieżkę, którą możemy się poruszać. Idziemy zobaczyć, co ta tablica nam powie. Były tutaj kiedyś ławki, ktoś już potrzebował pewien na opał, jedna się została, można śmiało tutaj usiąść. Mamy śmietniki, jak widać nieopróżnione, ktoś tutaj coś wywiózł. Nie bardzo tutaj zależy gminie na sprzątaniu. Mamy piękną tablicę informacyjną, która nam mówi, że jesteśmy w tym momencie tu, przepraszam, tutaj jesteśmy. Z tego co wiem, dobrze, tak? Przepraszam, tutaj. Nowy Świat. Jesteśmy w punkcie numer 1, tutaj. Będziemy próbować przebrnąć tym szlakiem aż do miejsca tutaj tego. Może gdzieś tutaj, o. Nie wiem, czy tam dalej samochodem przejedziemy. Tutaj jest miejsce Folusz. To jest właśnie ten dom, o którym mówiłem Wam wcześniej, że no w tym momencie może tutaj być niemożliwym przejechanie tego szlaku. Sprawdzimy, czy uda nam się to przejechać. To co my mamy tutaj, o, Dębia Góra tutaj jest. Sprawdzimy, co jest na Dębiej Górze. Sprawdzimy, co to jest murawa kserotoniczna. Są też łozowiska, szuwary. No, to są takie tam tereny, podobne do tych, na których byliśmy. Miejsce, w którym byliśmy przed chwilą, gdzie musieliśmy się już niestety cofnąć, to jest mniej więcej gdzieś tutaj, tu gdzie ten pan rowerkiem sobie jedzie. Tutaj byliśmy przed chwilą, niestety dalej nie mogliśmy przejechać, bo tutaj gdzie jest koło tylnie od tego rowerka, już jest niestety bardzo mokro i nasz samochód nie mógł sobie poradzić. Tutaj zahaczyliśmy o kamień, dojechaliśmy tutaj, tutaj niestety jest mokry odcinek drogi, gdzie ta droga też była bardzo mocno rozryta. Auto osobowe niestety sobie z tym nie poradzi. Także jesteśmy w tym momencie tutaj, przy punkcie numer 1. Postaramy się przemieścić do punktu Folusz, przecięcia rzeki Gąsawki z tą naszą drogą. Ruszamy. Droga na razie widać jest tutaj dobrej jakości. Ujeżdżona, bez żadnych punktów podmoknięcia. Więc auto śmiało tutaj ten odcinek przemierzy, także rower. Więc nawet o tej porze można śmiało się tutaj wybrać. Mamy listopad. Pomimo to wycieczka rowerowa może sprawić ogromną przyjemność. No jedziemy. Przemieszczając się po szlaku turystycznym, możemy zaobserwować różnego rodzaju tutaj połacie, zalesienia bądź trawisk. Ktoś, kto szuka wyciszenia, spokoju, na pewno tutaj znajdzie, więc polecam tutaj
wycieczki. No, polecam organizowanie wycieczek z całą rodziną. Oczywiście jest to wyjazd w teren odległy od zabudowań, więc polecam zabrać ze sobą jakieś picie, jedzenie. Jeżeli jest zimno, to dość ciepłą odzież, gdyż są tutaj tereny otwarte, dość mocno wieje. Tutaj mamy uprawy leśne zagrodzone w celu zabezpieczenia przed zwierzyną. Niestety nie wiadomo, co to jest za uprawa, jakie to są drzewa. Ja się na drzewach nie znam do tego stopnia. Są to na pewno drzewa liściaste. Ktoś, kto tutaj bardzo mocno interesował. Słucham? Liście z dębu, no wiesz, znasz się Natalka, no widzisz. Natalka się zna, bo Natalka chodziła do szkoły. Tata też chodzi do szkoły, ale to było dawno temu. Bardzo dawno temu, więc wybaczcie. Tutaj mamy prosty odcinek drogi. Po prawej stronie drzewa iglaste, jakaś sosna. I zaczynają się już właśnie łąki trzęśnicowe prawdopodobnie. To już będą te łąki. Dzieci wypatrują tutaj dzikich zwierząt, liczą, że zobaczą jakąś sarnę, jakiegoś jelenia, ale nie wiadomo, czy takie coś tutaj będzie dzisiaj możliwe. To, co widać na drabinki, to przejścia dla ludzi na teren właśnie uprawowy tych drzewek. Trzeba wejść po schódkach do góry i zejść już pod górę. Tutaj mamy już łąki. Spore łąki. Tutaj mamy czarny rów. Tutaj płynie sobie rzeczka. Prawda, to jest czarny rów. Nie wiem. Sprawdzimy. Nie, czarny rów płynie tam dalej, chyba mi się wydaje. Dojeżdżamy do punktu 2 naszego szlaku. Nie pamiętam, co było punktem 2. Prawdopodobnie te łąki trzęsicowe. Z lewej strony mamy takie coś, więc nie bardzo zwiedzać można. A tutaj mamy takie łąki, podobne do tych, na których byliśmy przed autem. Prawdopodobnie to są właśnie łąki trzęsicowe. Jest to punkt numer 2 naszego szlaku. A może zatrzymam się. Jest tutaj dwójeczka wyryta na tym słupku. Tutaj widzimy już w oddali dom, który został postawiony prawdopodobnie w miejscu byłego młynu na rzece Gosawka. Jest to miejsce przyczynania się rzeki Gosawki i naszego szlaku. Jest to miejsce, o którym Wam wspominałem, gdzie w tym momencie jest taki spór troszeczkę tą drogę. Właściciel działki, z tego co wiem, nie życzy sobie, żeby przemieszczać się tam tym terenem, jego posesją. Aczkolwiek innej przeprawy przez rzekę Gosawka w tym momencie nie ma. Tutaj widzimy w oddali ambonę. Kiepsko widać, wiem o tym, ale tutaj ten zielony punkt ambona nasza. Trudno powiedzieć, jaki numer, a tam też widzę chyba 24. Nie nam na pewno, to tutaj nie byliśmy. Byliśmy w innym miejscu. Tutaj mamy początek naszej wydmy. Jest to stanowisko tworzone się samorzutnie. Unikatowy element środowiska na poluszu. Teraz jedziemy już w zasadzie jakby tą wydmę. Tutaj jest taka droga, która prowadzi przez ten teren. Tutaj mamy dęby, takie wzgóry. Prawdopodobnie to są dęby. Natalka, czy to są dęby? Tak. No to sprawdzimy jeszcze naszych
przewodnikach, które mamy wypożyczone od pani Małgorzaty z biblioteki. Pani Małgosia dała nam kilka sztuk. Zobaczymy, czegoś tam wybieramy. Tak, tutaj zbliżamy się do punktu numer 3 naszej wyprawy. Tak, mamy tu śmietniczek, oczywiście zapełniony. Numer 3. Jak dojedziemy, przeczytamy, o co chodzi z numerem 3. Tutaj mamy drzewo liściaste, spore, prawdopodobnie dom. Nie ma ławki, przydałaby się tym, gdyż przejechaliśmy w tym momencie około kilometra. Pieszo idąc można sobie odpocząć. Tutaj ktoś mocno rajdował, widać ślady wirażowania. Na pewno odcinek ten jest lubiany przez miłośników off-roadu, pojazdów 4x4. To są łąki prawdopodobnie no, trzęśliwcowe, tak? W oddali postaram się wyłączyć silnik. Posłuchamy, czy słychać tutaj jakieś ptactwo. Słychać w oddali dzikie gęsi. Dlatego, że nieopodal mamy już zbiorniki wodne. Są to stawy na rzece Gąsawka. Takie karpniki, które towarzyszyły spiętrzaniu wody przy byłym starym młynie. Z tych zbiorników była woda upuszczana w miarę potrzeb dla młynu. W tym momencie młynu nie ma. Woda jest regulowana automatycznie przez nowoczesną, już wybudowaną kilka lat temu śluzę. Jeszcze tej śluzy na oczy nie widziałem. Właśnie pierwszy raz tam pojadę zobaczyć, jak to w tym momencie wygląda. Ruszamy. Zbliżamy się właśnie do przeprawy przez rzekę Gąsawka. Tutaj w lewo odchodzi taka droga. Droga przez bardzo podmokłą łąkę. Tam dalej, nie wiem czy to zobaczycie, ale tu są znowu jakieś tereny takie dość mokre. No raczej nie przejdziemy tam suchą stopą. Mamy tu jakąś wierzbę. Tutaj jakieś iglaki. Iglaste drzewa. Nasz szlak prowadzi, został wytyczony w zasadzie przez tutaj tą przeprawę na rzece Gąsawka. Przez Gąsawkę można przejechać właściwie w tym, tylko w tym miejscu. Dalej ona odcina nam jakby dostęp do miejscowości Supy, z tego co wiem. Chociaż nie, do Supów można tak jeszcze przejechać, ale teren jest dość nieciekawy. Spróbujemy tutaj przejechać. Z tego co widzę już w tym momencie tabliczka, teren prywatny. Nie bardzo można przejechać. Kiedyś droga prowadziła na wprost przez to podwórko, można było śmiało przejechać. Teraz wjeżdżamy na śluzę na rzece Gąsawka. Idziecie, zobaczcie. Słyszycie ten szum? Woda się leje tutaj. Wyjdziemy? No dobra, zostawimy samochód i wyjdziemy popatrzeć tutaj. Kurczę, przed chwilą mieliśmy przygodę, zostaliśmy zaatakowani przez wielkiego owczarka niemieckiego. Więc razy uważać tutaj w tym miejscu. Nie wiem, czy właściciele czasami słyszą tego psa, ale z dziećmi mieliśmy problem, gdyż dzieci zaczęły się bać. Jak tam dzieci? Fajnie? Tu woda leje, nie? Ta śluza powstała kilka lat temu, tutaj wcześniej był niewielki spad bez regulacji wysokości poziomu wody. W tym momencie ludzie mają możliwość decydowania o poziomie wody w rzece. Chodźmy na drugą stronę, zobaczymy.
Woda tutaj jest bardzo czysta. Widać bardzo tutaj wyraźnie dno. Jakieś puszki po piwie, o niestety też. Ale woda jest naprawdę czyszczutka. Polecamy tutaj przyjechać w sezonie, gdzie ptactwo tutaj mieszka naprawdę ogromnymi ilościami. Dotarliśmy do miejsca, gdzie szlak turystyczny przecina się z rzeką Gąsawką. W tym miejscu jest tutaj taki przepust zrobiony, który kiedyś służył jako bypass byłemu młynowi. Nie będę filmował tutaj gospodarstwa, które jest wybudowane na miejscu młynu ze względu na zachowania prywatności właścicieli, przepraszam. Prawdopodobnie właśnie tym bypassem, ten bypass napędzał właśnie stary młyn. W tym momencie jest to zwykły tok. Podejrzewam, właściciele tutaj będą uprawiać jakieś rybki albo coś, bo tam widziałem coś przygotowują, więc na pewno praktycznie wykorzystują tutaj środowisko. Bardzo ładnie. W tym momencie jest to nowa śluza tutaj na firmie. Spróbujemy przemieścić się teraz tutaj tą drogą. Nie będziemy przejeżdżać przez mieszkanie, przez teren prywatny, ale zobaczymy, dokąd doprowadzi nas ta ścieżka tutaj. Teraz tak, mamy tutaj ze wyboru w lewo albo w prawo, tak? Idziemy w lewo, zobaczymy, dokąd tutaj ta ścieżka nas prowadzi. Ja domniemam, że jest to świeży szlak wytyczony przez chcących przejechać po drugą, na drugą stronę tego gospodarstwa, które powstało na miejscu starego młynu. No jest to alternatywa po prostu. Jest to alternatywa, mam nadzieję, że droga umożliwi nam przejazd do wydm piaskowych. Chociaż już przed sobą widzę jakieś torfowe, jakieś ślady ziemi rozrytej na łące. Nie wiem, czy tam będzie to przejezdne, zaraz sprawdzimy. Liczę na to, że tak. Jeżeli będzie tutaj problem, to nie będziemy ryzykować, bo autko może nam stanąć. Z tego co widzę, już jest tutaj miękko. No, może być ciężko. Niestety mamy tutaj dużo. Trochę się zawiodłem, bo nic tutaj z tym nie zrobimy. A szkoda. Gdyż w zasadzie tutaj to co widzimy, to jest prawdopodobnie droga do Wolwarku, której też nie mogliśmy przejechać z powodu właśnie błota. Tutaj w tych krzewach przebiega droga i ten biały punkt, który widzicie tutaj, ja postaram się trochę zbliżyć, to są właśnie nasze wydmy, do których nie dotarliśmy i chyba nie dotrzemy. Spróbujemy się cofnąć, zobaczymy, czy znajdziemy jakąś inną możliwość dojazdu. Przez pole przejedźmy. Natalka radzi, żebyśmy przyjechali przez pole. No, do końca się tak w sumie to da. No, wjedziemy na tą łąkę, ale spróbujemy, czy nie jest tam za miękko. Dobrze, będziemy dzwonić po pomoc. Ale już widzę, że tam są żółte trawy i to może się wiązać z miękkim terenem. Także niestety, ale tutaj nasza droga się kończy. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego nie możemy dojechać do naszych wydm? Dlaczego nie możemy przemierzyć naszego szlaku? Przecież ten szlak jest wyznaczony i powinien być dla wszystkich. Kończymy drogę na łąkach. I tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły, nie wiem, jakieś informacje na temat tego, jak ten szlak przemierzyć, piszcie poniżej komentarze. Mam nadzieję, że ktoś z Was jakiś pomysł na to będzie miał, może jakieś informacje aktualniejsze od moich, które ja posiadam, a mam ich niewiele. Dlatego, że ta strona dopiero powstaje i mam nadzieję, że z czasem ilość tematów dotyczących miejsca Połusz koło Szubina będzie coraz większa. Nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu cofnąć się
No i wracacie do domu. Mam jeszcze pomysł. Postaram się podjechać pod posesją i zapytam się, czy jest możliwość jakiegoś innego sposobu przemieszczania się właśnie w stronę wydm, w stronę tego naszego miejsca pożądanego. Zobaczymy, czy właściciele tutaj pomogą jakoś rozwiązać ten problem, zaspokoić naszą ciekawość. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy turystami z zagranicy, chcielibyśmy to zobaczyć. Do zobaczenia za chwilę. Zobaczmy, czy się coś da. Dobry. Jest jakaś możliwość, żeby przejechać tam dalej? Ale to tam przez tą łąkę, tam dookoła, tak? Trzeba jechać? Tutaj, tak? Tam, normalnie. Dziękuję bardzo. No to spróbujemy. Chociaż teren widać tam nieciekawy przejazd jest. Ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Troszeczkę błota widać jest. Właściciel chyba zostawił troszeczkę miejsca, taką przeprawę troszeczkę, żeby można było tutaj swobodnie przejeżdżać. Więc chyba nie jest tak źle.